czy wybrać tą drogę, czy tą drogę. Olszewnica Stara, to widać gmina Wieliszew. Zjem kanapkę, jadę dalej. 92 km już przejechałem, także prawie połowa tego, co dzisiaj pewnie zrobię. Bardzo piękna okolica. No i co, ruszam dalej. Jedziemy. Jadę teraz w kierunku Zapory na Dębę. Albo Dębę, ale chyba na Dębę. Nie wiem, czy dobrze zjechałem, ale dobrze ta droga wyglądała, mniej płasko. To trzeba było spróbować. Nie wiem, na ile mi baterii starczy, bo to jest tak pięknie zielono, że aż szkoda nie nagrywać. Jadę zgodnie z GPS-em, bo nie znam totalnie tych okolic. Chcecie kupić działkę? To już macie telefon. Piękne tereny, powiem wam, że ja przyzwyczajony ogólnie do jeżdżenia po górach. Z uwagi na stan zdrowia zostałem zmuszony rok temu do eksploracji bardziej tych płaskich miejsc i też z uwagi na większą ilość pracy często jeżdżę po prostu po pracy gdzieś, gdzie aktualnie robię zlecenie, i zacząłem poznawać tą Polskę, także tą, która jest uznawana za mniej atrakcyjną. Coś po prostu fantastycznego. Piękno. Mazowsze jest piękne. Zawsze mi się wydawało, że jest płasko, ale ja poza jedną trasą, taką treningową, zawsze jeździłem tu tylko na zawodach. Były to maratony, więc maratony górskie, więc jak się domyślacie, z pewnością były to trasy niezwykle płaskie w porównaniu do innych części Polski, to były mało atrakcyjne te trasy, aczkolwiek też techniczne. To nie było tak, że były źle zorganizowane te zawody, one były dobrze zorganizowane, tylko na słabszych trasach.
No pięknie, zobaczcie, no to jest coś fantastycznego. Ładniej tu niż w tym rezerwacie Ławic Kiełpińskich. A pojedziemy dalej asfaltem, kawałek przynajmniej. Zobaczę, czy GPS poprawi trasę i czy dojadę tędy do zapory na Dębę. Już sprawdziłem, to się nazywa Dębę. Zjechałem na chwilę z trasy jeszcze. Zajedziemy sobie w jedno takie fajne miejsce, które mi się wydaje, że tutaj jest. Okej, okay, a żeby dojechać do wody, to tamtędy trzeba? Tamtędy trzeba, ale tędy też tam kawałeczek dojdzie. Tam jest niedaleko, tylko trzeba ją poprowadzić rower kawałek. A tam później można jechać, czy nie bardzo? No potem chyba dalej można. Okej. Okay. Ale tutaj na zakręcie jest, doły są i góry. Rozumiem, dziękuję bardzo. Teraz musimy się cofnąć do zapory, bo chciałem zobaczyć, co tutaj jest, i jakieś 2 km z trasy zjechałem, także wracamy na wał. Jak widać, nawet w piasku on dobrze sobie radzi w zakrętach. Super rower, bardzo wam go polecam. Thank you.
szukacie roweru na długie wyprawy, jest to dla Was osiągalny budżet, to zdecydowanie będzie to jeden z najlepszych wyborów na rynku, a na stalowej ramie jest moim zdaniem bezkonkurencyjny. Mam tu też na myśli nie tylko sprzęt, ale także właśnie ramę i całokształt. To, że to jest przemyślana maszyna, zaprojektowana przez ludzi, którzy czują to, jeżdżą na tym, znają się też na tym i przy wsparciu sensownego wykonawcy tych ram naprawdę są w stanie stworzyć takie cacko. Stworzyć tak doskonały model. Taki piach jak teraz, to jest już koniec możliwości dla tych opon. I tutaj jest PGE. Oho. Tutaj jest już PGE, po lewej elektrownia, a po prawej jest już pewnie ta zapora, więc prawie jestem na celu. Zobaczymy, co tam jest. Różnica w poziomie wody jest solidna. Tak na oko 6, może 8 metrów nawet.